jednym z najstarszych świąt w Kościele katolickim, bowiem od samego początku Kościół zdawał sobie doskonale sprawę, że na tych wielkich dwóch świętych apostołów jest zbudowany. Święty Piotr oczywiście dlatego, że był pierwszym papieżem, ale również dlatego, że podobnił się do Chrystusa, również dlatego, że otrzymał osobiście od Chrystusa władzę kluczy, władzę rozwiązywania wszystkiego na ziemi i w niebie. To jest największa władza, jaką posiada, jaką może posiąść człowiek tutaj na ziemi. Żadna władza państwowa, polityczna, żadna władza królewska, cesarska, jakakolwiek inna, jest taką władzą, jaką jest władza świętego Piotra, bo jest to władza nie tylko odpuszczania grzechów, ale jest to władza ekskomunikowania, jest to władza przyjmowania do Kościoła, jest to władza rządzenia Królestwem Bożym tutaj na ziemi, Kościołem Bożym, Kościołem katolickim. I ta władza jest ponad wszystko, co się na ziemi może stać wielkiego w dziedzinie, jakiejkolwiek dziedzinie religijnej. Ta władza świętego Piotra wynika stąd, że święty Piotr uwierzył Chrystusowi, że poszedł za Chrystusem i otrzymał władzę kluczy, władzę papieską, władzę definiowania tego, co jest zawarte w objawieniach, w źródłach objawienia, władzę tego, która pozwala mu rządzenia Kościołem, rządzenia tą instytucją, która pochodzi od Pana Boga. I widzimy, że święty Piotr, pomimo swoich niewątpliwych słabości, pomimo swoich ludzkich niedomagań, pomimo swojego strachu przed ludźmi, nigdy tej wiary w Chrystusa się ostatecznie nie zaparł. Jako papież już, pomimo iż obawiał się niejednokrotnie Żydów, bo jak widzimy w dziejach apostolskich, to Żydzi głównie nastawali od samego początku na świętego Piotra, pomimo to święty Piotr nigdy nie zwątpił w Chrystusa, jedynie miał być może na koncie jakieś takie błędy, które można by nazwać błędami ludzkimi, podobnie jak święty Piotr. Tak jak święty Piotr nakazał przestrzegać tradycje żydowskie pod wpływem nawróconych z judaizmu chrześcijan, tak samo i święty Piotr obrzezał Tymoteusza. Ale to wszystko nie było niczym w porównaniu oczywiście z tym, co mamy obecnie do czynienia, bo jakkolwiek byli być może święty Piotr i święty Paweł czasami niedoskonali, to jednak ich wiara była niewzruszona. Wierzyli oni, że tylko i wyłącznie Jezus Chrystus i Kościół katolicki mogą dać zbawienie. Tym się różnili od współczesnych apostołów. Święty Piotr miał wiele przywilejów danych mu od Pana Boga. Miał przede wszystkim tę wiarę, która powodowała, że zwyciężał wszystko, miał ten szczególny przywilej głoszenia świętej wiary po całym okręgu ziemskim, aż do swojej śmierci. Tak jak Chrystus poniósł śmierć na krzyżu dla zbawienia ludzkości, tak również święty Piotr, upodobniając się do swojego mistrza, umarł śmiercią męczeńską na krzyżu, głosząc wiarę Jezusa Chrystusa. Zanim to się stało, jak czytamy to w dziejach apostolskich, zdarzyło się w jego życiu wiele cudownych rzeczy, wiele wspaniałych zlitowań nad świętym Piotrem i to uwolnienie z więzienia, które święty Piotr otrzymał, które święty Piotr i jego Kościół wyprosił, pokazuje nam, jak wiele cudownych rzeczy jest w stanie uczynić Pan Bóg, ażeby uwolnić świętego Piotra, ażeby ochronić świętego Piotra przed zemstą tych, którzy nie uznali Chrystusa za Boga, co jest przecież głównym wyznacznikiem, uważamy się, odróżniającym chrześcijan, katolików od fałszywych religii, jak to widzimy w Ewangelii, gdzie Pan Jezus właśnie dlatego dał klucze świętemu Piotrowi, że ten uznał go za Mesjasza, za jedynego Zbawiciela ludzkości. I dla wyzwolenia swoich wiernych wyznawców, swoich wiernych apostołów, uczniów, tych, którzy podążają za Nim, Pan Jezus jest w stanie uczynić absolutnie wszystko. Jest w stanie zesłać świętego anioła, żeby wyzwolił z więzienia świętego Piotra i każdego, kto ma tę wiarę, którą miał święty Piotr. Gdy pytają się nas, jakie jest
wyzwolenie dla Kościoła, jakiś ratunek dla współczesnego Kościoła, to mówimy, że jest to modlitwa. Modlitwa razem ze świętym Piotrem, wierze świętego Piotra, a Pan Bóg, gdy przyjdzie stosowna pora, gdy przyjdzie kres próby, uwolni, tak jak wtedy świętego Piotra, tak również, dzisiaj Kościół Święty od, z mocy jego prześladowców, z mocy wszystkich tych, którzy nie uznali Chrystusa za Boga, jak Żydzi, jak wszyscy inni. Wiara świętego Piotra była tą wiarą, która dała mu siłę opuszczenia swojej ziemskiej ojczyzny, ojczyzny, do której był przyzwyczajony, w której spędził całe swoje młode życie. Idąc za Chrystusem, święty Piotr opuścił najpierw Ziemię Świętą, podążając do Antiochii, potem do Rzymu i tam poniósł śmierć za Chrystusa, za tego, który go umiłował ponad wszystko, ponad wszystkie dobra ziemskie. Podobnie święty Paweł, który był tym drugim wielkim książęciem, jest tym drugim wielkim książęciem Kościoła, którego święto obchodzimy dzisiaj. Nie był on bezpośrednio uczniem Pana Jezusa, ale tak bardzo, tak wiele otrzymał łaskę od Chrystusa, tak bardzo dobrze zrozumiał, czym jest wiara chrześcijańska, że również on stał się niejako apostołem wręcz narodu, który rozniósł wiarę Chrystusa po całym okręgu ziemskim i poniósł również męczeńską śmierć za imię Chrystusową. Prośmy Pana Jezusa, żeby dał nam wiarę, tę, którą mieli święty Piotr i święty Paweł, wiarę mocniejszą niż wszelka ziemska władza, wiarę, która, poza którą nie można się zbawić, byśmy mieli odwagę trwać w Chrystusie i głosić chwałę Jego imienia aż do samego końca. Niech Najświętsza Maria Panna, Królowa Apostołów, króluje w naszych umysłach i sercach, żebyśmy zostali znalezieni wiernymi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.